Słuchajcie, dziewczyny, dzisiaj chcemy pokazać, co można zrobić z takiego całkiem zwykłego, najtańszego kalendarza albo notesu. To jest akurat notes, najtańszy jaki znalazłam. No nie natężny. Chodziło o to, że miał dobrą okładkę i teraz będę go upiększać. Jeden już zrobiłam. Może Wam najpierw Wam pokażę, jaki zrobiłam w zeszłym roku. Widać, że już jest trochę sfatygowany. To był mój kalendarz. No, w środku sobie też malowałam. To był mój kalendarz. I taki zrobiłam w zeszłym roku. Widać tutaj trochę, że już jest, że był używany, bo musiał do torebki, z torebki, do torebki, z torebki. Tutaj też. Ja go zapinałam na taką klamrę. Na taką klamrę go zapinałam, bo ja zawsze dużo rzeczy wkładam do kalendarza. I tu mi się mieścił, no to akurat tak robiłam, żebym tutaj mogła długopis zmieścić. Tak miałam. Też jest wygodne. Dlatego tu jest trochę już taki zajechany, nie? Ale to był mój pierwszy kalendarz, jaki zrobiłam. Mówię, że malować nie umiem. To widziałam w tutoriale od jednej dziewczyny i tu się bawiłam właśnie mediowaniem. Znaczy, to była moje pierwsze próby mediowania. Tu widać, że struktury są inne. No. Stemplami tu odbijałam, żeby strukturę zrobić w gesso. No i co prawda śmieszny taki, ale tutaj też ładnie widać te struktury. W świetle widać, jak się odbija. Ale muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem, jak go z torebki wyciągałam, żeby terminy wpisać, to byłam taka dumna, że nie wiem. Bo to jest coś, co się samemu zrobiło. I to jest obojętnie, czy komuś się podoba, czy nie, ale ja wiem, co myślałam i co czułam, jak go robiłam. I jak na niego patrzę, to zawsze jest trochę cierpię w serduszku. W tym roku zrobiłam jeszcze jeden, ale jak ten film będziecie z takiego notesu. Umówiłam się z czarownicą, że się wymienimy takimi notesami. Po tym, jak ona zrobiła swój tutorial na swój kalendarz, żeśmy trochę pisały i doszliśmy do wniosku, że wymienimy się notesami. I jak ten film będziecie widzieć, to jej notes będzie już u niej i mam nadzieję, że jej się spodoba. Czarownico, powiedz mi, czy on Ci się podoba. Trudno nam się było mówić, bo chodziło o to, no powiedz, jakie masz kolory, jakie lubisz, jaki byś chciała. I odpowiedź była, takie jakbyś zrobiła dla siebie. No to czarownico, to zrobiłam dla siebie. Widzicie, że tu jest też bardzo dużo struktur. To jest mediowany kalendarz. Właściwie notes, to jest zwykły notes, nie? I tu jest stemplowany też. Kolorowałam sama. Klateczka, czarownica dla czarownicy, ale dobra czarownica. No dobrze, ten lisek mi trochę nie wyszedł, ale on jest z glosy. Mój podpis też. I właściwie tak to można pokazać. Może jak światło zgaszę, będzie lepiej widać? Nie. Tak to wygląda. I teraz ten wysyłam, a ten będziemy razem robić. To do zobaczenia za chwilę. Zrobimy sobie taki mały watch me craft.
tak wygląda gotowy notes. Jak widziałyście, można się fajnie tym bawić. Można się maziać, można ciaprać, można paprać. I to robi radochę, że nie wiem. Tak jak widziałyście, ja tutaj używałam najpierw różnych skrapków, które jeszcze miałam. Z wycinanek, jak wycinałam kwiatki dziurkaczem czy wykrojnikiem, jak wycinałam. Z wykrojnika to Wam zaraz jeszcze też pokażę, no, bo tak się rozpędziłam, że najpierw zrobiłam dla czarownicy, potem zrobiłam dla mnie. Jeszcze zrobiłam też notes, a jeszcze zrobiłam potem kalendarz dla mnie. Ten go Wam zaraz pokażę. Tutaj robiłam z pastą strukturalną. Tu jak widzicie, stempelek sobie pokolorowałam, jeszcze przykleiłam, bo mi tak trochę za pusto było. I widziałyście, że ja na filmie najpierw przymierzałam kartkę, czy to będzie pasować, bo mi trochę tak za łyso było, ale potem się zdecydowałam na stempelek. I tak jak widzicie, wszystko jest dozwolone w Mixmedia. Co się ma pod ręką, po prostu nawrzucać, przykleić, pomalować farbą. Na końcu tutaj użyłam takiej, to się nazywa Gold, Inca Gold, chociaż ja to mam z innej firmy. To jest taka po prostu pasta do maziania i to bardzo ładnie tą strukturę wyciąga, także ją widać. Ja niestety u czarownicy tego nie zrobiłam, bo jeszcze nie wpadłam na ten pomysł. Dopiero później wpadłam na ten pomysł. Widzicie, tutaj też jest, widziałeś, jak ja ten skrapek tutaj przyklejałam? To był też jakiś, coś wycinałam i to mi zostało. I tu widać, że jest takie trochę nierówne, ale to jest tak dobrze przyklejone, że to można wkładać do torebki, wyciągać, przez cały rok nosić i to się nie zedrze. Nawet jakby, bo tu jest pod spodem jeszcze trochę, tak jest farba, tylko jak widziałyście w moim kalendarzu z zeszłego roku, to tutaj miałam, bo to był już naprawdę klamra, to już jest coś innego, to jest tak jakby się cały czas drapało. No jeszcze trochę gleca dałam, trochę brokatu. I trochę pochlapałam, żeby było weselej. A teraz Wam pokażę, co jeszcze można robić. Teraz Wam pokażę mój kalendarz. Kolorami jest bardzo podobny, bo tak jest, jak się w jednym dniu robi, to się ma tak akurat. Tylko widzicie, że zrobiłam, inny stempel dałam i jest trochę inna struktura. Tu widzicie różnicę, może tak zrobimy. Tutaj zwróćcie uwagę, jakie to jest grube. Znaczy grube, to jest relatywnie grube, to aż takie grube nie jest, ale w porównaniu na przykład z tym wzorem jest o wiele grubsze. To jest bardziej płaskie. Tutaj robiłam pastą strukturalną, a tutaj robiłam gesso przez maskę. Gesso jest bardziej płynne niż pasta strukturalna i dlatego tutaj lepiej widać to. Tutaj się bardziej chowa, ale znowu to złoto wyciągnęło mi to. To jest, to musi też pasować. Tutaj miałam taką maskę z napisami. A tutaj te, tak jakby słońce, to jest też maska, ale to już tylko farbą robiłam, bo tutaj na przykład sobie nawrzucałam takich kamyków dekoracyjnych. To się, do tych kamyków to się świeczki chyba wkłada. Taki piasek drobniutki. No właściwie drobniutkie kamyki, ale grubszy. Jak piasek, to trochę grubszy. I tego sobie tu też przykleiłam na gesso trochę i pomalowałam to potem jeszcze gesso, żeby białe było, bo nie chciałam, żeby był ten kolor zielony. Tutaj miałam też jeszcze jakiś skrawek papieru, który miał już wytłoczony był. A tutaj na przykład znowu różnica, to jest z wykrojnika. Ten wykrojnik znacie od Marty Rupik. Ja go też pokazywałam w tym moim filmiku z zakupami z Santoro. To są wykrojniki z Sizzixa. Ja je wypróbowałam, bo ja razem z tymi stemplami kupiłam. I też po prostu tu przykleiłam, a te wszystkie małe kawałeczki, które w środku były, też tu poprzyklejałam. Patrzcie, jak to ładną strukturę daje. I tak a propos, czarownico, to jest lisek. Widzisz, u mnie mi trochę lepiej wyszedł. U ciebie to był pierwszy, to trochę schrzaniłam, bo po prostu te wszystko innym kolorem zrobiłam, ale myślę, że mi wybaczysz. No i tutaj też widać na przykład, widać jeszcze kawałek, nie wiem, czy widzicie. Tutaj na przykład widać, że jest, widać ten papier. Tutaj dałam, nie dawałam tak dużo skrapków, jak w tym notesie,
Tylko tutaj było więcej kawałków gazety i zwykłej gazety codziennej i książki resztki. I tu miałam tylko mało skrawków. Ze skrawkami to się tutaj wyżyłam, nie? No i tak wyglądają moje dwa dzieła. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że nabierzecie odwagi do mix media, bo naprawdę to nie jest nic trudnego. Po prostu trzeba mieć tylko ochotę, bo nawet jak widziałyście tutaj w tym notesie, jak ostatnie na końcu, jak już był gotowy, właściwie mógł też tak zostać bez tego stempla, ale widziałyście, ja przymierzałam na przykład taką kartkę, czy jak to by wyglądało, ale potem się zdecydowałam na ten stempel, bo mi po prostu tutaj trochę za łyso było. Najpierw miało być bez, ale tak. Na drugi dzień, jak tak sobie popatrzyłam, mówię, nie, to coś mi załysło i sobie tak czy tak dołożyłam. Jak Wam się coś nie podoba, to po prostu tak jak tutaj robiłam, widziałaś, że ja w pewnym momencie tutaj białą farbę jeszcze raz nakładałam, bo po prostu kolor tych skrawków mi jeszcze przebijał i tego efektu nie chciałam. Dlatego dałam znowu na biało, bo ja chciałam tylko tą strukturę i znowu dałam żółtą farbę i niebieską, a potem jeszcze zamarlowałam tak czy tak na fioletowo. Także w mix mediach nie trzeba umieć malować, nie trzeba umieć nic, trzeba umieć tylko pędzel wziąć do ręki, mieć trochę czasu i po prostu to jest jak medytacja. Dla mnie to jest medytacja. Po prostu ja się przy tym odprężam i to jak potem widzę, co zrobiłam, to wiecie, to jest tak, że nawet jak coś Wam się nie spodoba, to zostawcie to, idźcie spać, a na drugi dzień spojrzycie i Wam przyjdzie pomysł. Doda się jeszcze trochę farby i będzie potem ładne. Tak długo, to nawet jakbyście tak grubo miały farby nałożyć, to odpadnie i nałożycie nową. Czyli nie bójcie się, to jest naprawdę robi dużo, dużo radości, dużo frajdy i naprawdę to jest taka chwila dla siebie. Ja Wam powiem szczerze, dlatego robiłam ten filmik, przyspieszałam, dlatego zrobiłam Watch Me Craft, bo ja przez ten cały czas ani słowa nie powiedziałam. Nie umiałabym, bo albo mediuję, albo jak kartkę robię, to mogę mówić, ale przy mediowaniu nie, bo dla mnie to jest po prostu medytacja. No, to tym się do Was żegnam. Życzę Wam też dobrej medytacji i żebyście zaczęły i nabierzcie odwagi. To naprawdę nie jest. Przynajmniej spróbujcie, to zobaczycie, jakie to fajne. To na razie, papatki.